ten przepiękny głos Moni, że trzeba będzie te emocje gasić. I pojawią się anioły Floriana, czyli członkowie stowarzyszenia, dzięki któremu osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą wejść w skład drużyny strażackiej. Kochamy strażaków, uwielbiamy, jesteśmy im wdzięczni. Każda okazja jest dobra, by się nisko naszym strażakom dzielnym pokłonić. Ale to, co robią anioły Floriana, to już jest absolutnie najwyższa półka dawania siebie, dzielenia się sobą, swoim czasem, swoimi emocjami. Tu już jest empatia na poziomie 150%. I o tym właśnie dziś rozmawiać będziemy. Przy niedzieli z aniołami idealnie wszystko się składa. Oczywiście, a przy niedzieli nie może zabraknąć łakoci, słodyczy, a lubisz, u nas będą słodkie? Te najlepsze z górnej półki. Bo, drodzy Państwo, będziemy mówić o przesłodkim zwycięstwie. Te dwie panie, które przed chwilą mignęły na naszym ekranie, zdobyły złoto. Zostały mistrzyniami świata w dekorowaniu tortów. I jedna z nich, Angelika Chwyć, będzie u nas dzisiaj w studiu. Tak, połowa tego słodkiego duetu. Tak. Zerkam już kątem oka. Państwo jeszcze tego nie widzą i nie zobaczą. Niech to będzie sekret. Wyjątkowe trofea. Przywiezione z Mistrzostw Świata właśnie za wygranie tego słodkiego, cukierniczego mundialu. No i opowieść bardzo słodka o tym, jak tam to wszystko wyglądało, jak wyglądała ta rywalizacja, jak wyglądały przygotowania. To co? Słodko zapraszamy Państwa na ten odcinek. Oczywiście. Kasia Ciepielewska. I Łukasz Sobolewski. Zaczynamy program W kontrze. Dzień dobry. Pokazujemy, Angelikę pokazujemy. Jesteśmy spragnieni opowieści o mistrzostwach, o Mediolanie, o wyprawie do Włoch, o tym, jak tam to wszystko na miejscu wyglądało i co sprawiło, że w pokonanym polu cały świat zostawi łyście legł u waszych stóp. No właśnie, drodzy Państwo, tak. Temat był zadany odpowiednio wcześniej. Temat był zadany odpowiednio. Okazja, żeby jakąś strategię opracować. Tak, co to był za temat? Tak. Temat bardzo mi bliski, ponieważ jestem też muzykiem, jestem wokalistką, a tematem była muzyka twojego narodu, więc ja byłam po prostu przeszczęśliwa. Można popłynąć i też nie chciałam skupiać się na jednym temacie, ale też kolorystycznie jakby mieć większe pole, aż był bardziej dźwięczny. No ale to była taka muzyka, znaczy to jest... Ten czubek tortu? Tak, to słodkie jest. Tak, będziemy mogli czubek, zaraz zjeść głowę tego pana? Myślę, że nie. lepiej nie. Tak, wszystko wykonane jest z produktów jadalnych. To jest masa cukrowa, czekolada plastyczna, jest żelatyna, jest lukier. Nie, papier waflowy. No ja myślę, że... Ale już podczas mistrzostw, czy na... Nie. To... Okej. Okay. Ile się robi taką, no jedną postać, dajmy na to, i ile robiłyście cały tort? W zależności od tego, jaka... Mówiliście, czy to faktycznie z całego globu, ze wszystkich kontynentów ludzie zjechali? Tak, 5 kontynentów przynajmniej. I tak. Najbardziej chyba z tych rzeczy to się cieszy mój synek. Ten medal. Tak, i ta trzepaczka okazała, tak? Ja myślę, że synek to jest też wyjątkowy trofeum. Najbardziej się cieszy, że z łakoci robią. Chyba tak. Tak. Bo jednak intryguje nas... To słowo wokalistka, to powiedzmy, jak to u ciebie jest, czy tylko przy robieniu tortów podśpiewujesz, czy to ma większy wymiar? Dziękuję bardzo. Mogę przybić się.